Jest spółka MPWiK. Ona może teraz, skoro przyznaliście na nie pieniądze, wykupić tą drugą spółkę. To jest przecież prawo handlowe jej, żeby prowadzić własne interesy. Po co radni są mieszani do tego, żeby uchwałę intencyjną podejmować? Ja jak postanawiam kupić samochód, to nie pytam się nikogo, słuchaj, żoną mogę, czy tam żoną to może zły przykład, ale... ale jeśli chodzi o żonę, oczywiście... oczywiście pytam się o samochód dla niej co najwyżej. Do firmy decyzję podejmuję ja, tak, jaki potrzebuję samochód, bo kobieta nie zna się na tym. Tak samo my jako radni się też na tym nie znamy. Wobec tego prezes powinien takie działania podejmować sam. On jest od tego prezesem, aby takie działania podejmować, a nie konsultować, że tak powiem, z radnymi, z osobami w ogóle postronnymi w tym temacie.